książka w istocie jest. Najpierw pomyślałem, że w sumie ta książka jest o miłości. Tak naprawdę. Zgadza się pan? Bardzo chętnie. Ja tam twierdzę, że jest o górach. Też się pan zgodzi? Tak. Oczywiście. Nie, ale was postawmy to. Od razu można o tym wspomnieć. Gobrowca Franka Spytka, który miał na hełmie napisane Fer Spytek z miłości do góry. Więc, proszę państwa, tę książkę czyta się znakomicie. Naprawdę czytałem ją z wielką frajdą. Nie tylko dlatego, że ona ma fajną fabułę, ale jest przepięknie napisana. Co nie znaczy, że jest lekka, łatwa i przyjemna, bo przeciwnie, jest dość skomplikowana. No pewnie, jak jest Manolo, no to musi być skomplikowana. Proszę mówić o swojej książce. Autorze. Bardzo mi jest trudno o niej mówić. W każdym razie... A kiedy pan ją napisał? In den Zwischen Zeit. Jak wszystko. Znaczy ja mam tą zasadę, że ja pracuję w przerwie. Znaczy coś robię, potem mi mówią, że rzecz jakaś pilniejsza, w związku z tym zaczynam robić tą rzecz pilniejszą. Potem do mnie dzwonią, że coś jest jeszcze bardziej pilne. I znów przerywam. I tak właśnie przerywając tą książkę pisało się kilka lat. Ona jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, bo osiągnąłem dwa dni temu wiek, który górale nazywają dwie rąbanice. To jest 77 lat. No i dopiero w tak późnym wieku, rozwijając się zbyt wolno, doszedłem do wniosku, dla kogo ja piszę, jakie jest źródło moich klęsk pisarskich. Mianowicie, ja nie piszę dla czytelników takich, jacy są. Ja piszę dla czytelników takich, jacy powinni być. No i wszystkie trudności wynikają z tego, bo czytelników w ogóle jest coraz mniej, no a tych takich, jacy powinni być, jest już bardzo, bardzo mało. No ale już chyba nie zmienię adresu, nie zmienię segmentu rynku, do którego kieruję moją ofertę. Oczywiście wiecie państwo, że Piotr Wojciechowski się kryguje, mówiąc o tych swoich klęskach. To tylko taki drobny sekret. Klęski czuje się bardziej niż zwycięstwa, więc łatwiej się o nich mówi. Ta książka jest klęską, przecież została wydana na... Spróbujcie państwo kupić ją w jakiejś księgarni. W Krakowie nie ma, we Wrocławiu nie ma, no już o Warszawie nie mówię. Przepraszam, widziałem w Krakowie, w księgarni, tuż obok katedry, jest taka, koło Bazyliki Najświętszej Marii Panny, leży na witrynie. W każdym razie tydzień temu jeszcze była. Bo go boi nie znajdą. No to znaczy się znowuż cud. No w każdym razie mam duże trudności z kolportażem. Ostatnio próbowałem ją sprzedawać w związku z moją wystawą rysunków w Zakopanem w domu doktora na ulicy Witkiewicza i kilka egzemplarzy. W razie niczego, ani jednego egzemplarza z tych 10, które zawiozłem, nie przywiozłem z powrotem, bo część trzeba było rozdać, a część jednak ktoś tam kupił. W związku z tym no, ona się powoli rozchodzi i jest to książka trochę dziwna. Między innymi z tego, że jest w niej, nie ma w niej bohatera ze wschodu. Moja debiutancka książka sprzed bardzo wielu lat jako głównego bohatera wprowadzała Dymitra Łazura. Potem pojawiali się rozmaici inni, występował Wasil Murawa. To ja ciągle piszę zwrócony twarzą w stronę Kresów Wschodnich. Bardzo mnie interesuje problem właśnie nie Kresów utraconych, a Kresów ocalonych. Tego skrawka, który się przy nas został,
a o który nie umiemy dbać, o którym niewiele wiemy, którego, do którego nie jeździmy, nie pielgrzymujemy. I no, wydaje się, że o ten kawałek się warto upominać. A tutaj zaniosło mnie w góry Izerskie po obydwu stronach i w Polsce. Polskiej i czeskiej granicy i do Szczecina też. No ale to znowuż jest częściowo to moje zakorzenienie we Wrocławiu i w ziemi dolnośląskiej, na której spędziłem bardzo piękny okres mojego życia i który no, dość głęboko, bo ja również jako geolog przeniknąłem. Także no, nie jestem przygotowany do razu, żeby mówić o tej książce. Chcę powiedzieć troszeczkę, że ten jej handicap, że jest dla niewłaściwego czytelnika pisana, no musi z mojej strony być związany ze wzmożoną, silniejszą pracą promocyjną. Robię co mogę. Wszystkich Państwa zapraszam, tu obecnych oraz tych, którzy są w większości, czyli nieobecnych, na ostatki literackie, czyli na 4 marca, kiedy właśnie tutaj w tym ta książka będzie jeszcze raz prezentowana w postaci promocji środowiskowej, która nie jest ostatnią promocją, bo jeszcze potem będą kolejne próby przypomnienia, że ona jest. No, Marku, my bardzo mi... mamy obowiązek powiedzieć parę słów, o czym jest ta książka. Więc proszę najpierw ty. Wydaje mi się, że mam problem z powiedzeniem tego w jednym zdaniu. Wydaje mi się, że to jest książka o tym, jak niesłychane niegłębokie rany potrafi zadawać uczucie, zwłaszcza uczucie niespełnione. O tym, że właściwie takie rany zadane niekiedy przypadkowo nawet dominują całe ludzkie życie i wszelkie ludzkie działania i właściwie skazują takiego człowieka na cierpienie bez końca i bez wyjścia. Tak ja bym tą książkę... Tak, ale to jest o cierpieniu wielu osób. Tak. Ja nie mówię o jednym bohaterze, tylko mówię właściwie niemal o wszystkich bohaterach tej książki. Bo ten dramat dotyczy Jacka Sztarmaka, w jakimś sensie trochę głównego bohatera, bo od niego się zaczyna książka, ale i tej młodej dziewczyny. Znaczy tej młodej pary. Tej młodej pary i tego starszego małżeństwa i rodziców. No właśnie dotyczy Manola na pewno, takiej zadziwiającej postaci. Właściwie moim zdaniem to jest ciągle ten wariant gdzieś kiedyś w przeszłości zadanego cierpienia, które trwa i nigdy się nie kończy. I gdzieś metaforycznie na to nakłada się ta powódź. Dla wyjaśnienia, rzecz rozgrywa się w górskim rodzaju schroniska, w którym spotyka się kilka osób i zaczyna tak naprawdę zaczynają się rozważania o przeszłości. No i te osoby są faktycznie głęboko jakoś tam poranione. W gruncie rzeczy chyba nie do końca też definiuje pan Wojciechowski te miłości, prawda? To znaczy one są na pewno nieudane, nieszczęśliwe i niespełnione. Takie mam odczucie. Teraz pan Piotr może się ustosunkuje. Nas skontrolować. Tak, proszę. Mnie się wydaje, że tam stale z problemem niespełnienia, zadawanego sobie cierpienia, krzywdy, łączy się także problem potrzeby przebaczenia, szczególnie u jednej z postaci, bardzo wyraźny, może przerysowany, i problem, który jest, promieniuje na pozostałych jakimś pytaniem. To jest.